Hej, witajcie, z tej strony Durward, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Go, tym razem odcinek nocny, więc nie będzie kamerki, będą tylko krótkie sceny z mojej okolicy, pierwszą z nich mogliście widzieć na rozpoczęcie tego materiału, a filmik ten dotyczyć będzie właśnie rozpoczętego eventu, chodzi przygoda. My swoją przygodę rozpoczynamy na prowincji, jak to potocznie mam w zwyczaju mówić. Dopiero co przyjechałem z Łodzi. Za chwilę zobaczycie, co udało się złapać, jeszcze będąc na lurach z ekipą Muroków. Chwilę później wsiadłem w tramwaj. Kilka ciekawych okazów również z tramwaju udało się złapać. Zobaczymy, czy event wygląda tak samo w dużym mieście, jak i w mieście mniejszym, czyli na mojej rodzinnej prowincji. To, co widzicie teraz na ekranie, to zdjęcie z Pokestopa, w zasadzie, przepraszam, nie z Pokestopa, tylko z Gyma, właśnie w mojej rodzinnej miejscowości. Wróćmy sobie do ekranu z gry. Oczywiście na tym Gymie muszę być również ja. I zobaczmy, co tutaj zrespiło się w parku. Co my mamy na Nearby'u? Czy będą też takie okazy, jak te, które widzieliście przed momentem? Jak na razie Nearby niezbyt imponujący, ale to zawsze coś. Pokestop, przy którym był Kabuto, jest tutaj. Zobaczmy. Pierwszy Ariados. No, cieniutki. Powinien się dość szybko złapać. Jest też Kabuto. Jak widzicie, jest kilka minut po godzinie 23:00. Więc dość późno, niecałą godzinę temu rozpoczął się właśnie event. Jeśli się nie mylę, to chyba 20 czy 15 po 22:00. Czyli pora mojego prowincjonalnego tramwaju. No, Kabuto, coś się nie chce złapać. Ja przepraszam was bardzo za dźwięk, ale nie mam przy sobie słuchawek z mikrofonem, który mi standardowo nagrywam dźwięk z Pokemonów. Było słychać jakiegoś motocyklistę, który sobie po nocy szaleje. A skąd pomysł na ten odcinek? Już wam tłumaczę. Od 2 dni, czyli od momentu ukazania się informacji właśnie o evencie, YouTube grzmiał od informacji, co to się nie będzie respiło. No, muszę przyznać, że ja nie byłem aż tak pozytywnie nastawiony co do tego eventu. Myślałem, że oczywiście Kabuto, Omanyte, Geodude, nawet Graveler będą się pojawiać. Za chwilę wracamy. No niestety, uroki prowincji. Wracając do mojej myśli, te Pokémony, które wymieniłem, będą się pojawiać, ale oczywiście ci więksi YouTuberzy
trąbili w niebo głosy, że będzie to event larwitarów, tyranitarów i tak dalej, i tak dalej. No i mieli rację, muszę posypać głowę popiołem. Larwitary też są. Zobaczymy jak z tyranitarami. Następny samochód. Wracamy. No i zobaczymy, czy te właśnie Pokemony będą respić się również w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma tak dużo Pokestopów. Jak teraz możecie zobaczyć, po przelogowaniu w grze, niestety chciałem nagrać kolejną scenkę i mnie z gry wyrzuciło, pojawił się komunikat właśnie o rozpoczętym evencie Tygodniu Przygody. Z samej tej grafiki już możemy wyczytać, że będzie zwiększony resp Pokemonów kamiennych, to o czym przed momentem wspominałem. Druga rzecz, jaką właśnie chciałem poruszyć, to zmiana naliczania cukierków na systemie Buddy. Tutaj akurat bardzo duży plus, będzie można 4 razy szybciej cukierki sobie nazbierać. No i co pewnie cieszy najmniejszą ilość z Was, to eventowa czapeczka, w którą już się wyposażyłem. A na tym odcinku jeszcze pokrążymy sobie po osiedlu, popatrzę w miejscach, gdzie zazwyczaj coś się pokazuje. Czy będzie to równie obfity spawn, co właśnie w większym mieście, jakim jest Łódź. Przed chwilę mi tutaj Nearby zniknął, czy też Sightings. Jak zwał, tak zwał. Wiecie, o co chodzi. Pewnie dlatego, że tracę powoli zasięg. Nie chcę robić jakiegoś super długiego tego odcinka, tak żeby go jeszcze dzisiejszego wieczoru przerobić i wrzucić Wam z samego rana. Who's that Pokemon? Jak na razie nic ciekawego nam się tutaj nie pokazuje. A szkoda. Będzie to też jeden z tych odcinków, w którym gadam nieco mniej, z racji na późną porę. Nie chcę tutaj na osiedlu hałasować. Co my na tym Nearby'u mamy? Jest Geodude, duży plus. Będą cukierki do Geozioma. Jest też Rhyhorn. Kto oglądał wcześniejsze materiały, pewnie wie, że Rhyhornów mam dość. Tu od razu informacja. Założyłem sobie, czego nie puściłem w poprzednim odcinku, że zbiorę 2000 cukierków do Rhyhorna. Niestety były inne priorytety w tym czasie. Tych cukierków mam koło 1000. No i Rhydony będą musiały trochę jeszcze poczekać z power upem. Teraz po prawej coś powinno wyskoczyć. Czy będzie jakiś spawn? Wiem dokładnie o tym miejscu, bo przechodzę tędy przynajmniej 2 razy dziennie. Czy coś będzie? Tu oczywiście Pokestopa nie ma. Spawn jest mniej więcej w miejscu, w którym teraz pokazują Wam się kółeczka. A wracając jeszcze na chwilę do eventowej czapeczki, mówiąc szczerze, prezentuje się ona całkiem nieźle. Taki trochę Janusz Indiana Jones się zrobił. Mówiąc szczerze, trochę nie za bardzo mam ochotę krążyć gdzieś tutaj między blokami. Nie są one najlepiej oświetlone, a jak widzicie jest późna godzina. Łażenie między blokami o tej porze na pewno nie jest czymś przyjemnym. Można by powiedzieć, pół drogi zastanawiałem się, czy coś w ogóle teraz nagrywać. Wracam do miejsca, w którym zaczynałem nagrywanie.
Możecie też przekonać się, jak niewiele Pokestopów jest w mojej okolicy. Idąc na wprost, tak jak teraz skierowana jest mapa w grze, jest jeszcze kilka Pokestopów, obecnie dwa, ale jest tam cmentarz, tam o tej godzinie na pewno się nie wybieram, mimo tego, że w tamtej okolicy pierwsze 5 lat mojego życia spędziłem, tak, mieszkałem w sąsiedztwie cmentarza. Pójdziemy sobie kawałeczek w prawo, przepraszam, w lewo, jest już późno. I jeszcze jeden hałasujący samochód. Mimo późnej pory jeszcze sobie tutaj samochody jeżdżą po prowincji. Przy okazji szybki przegląd, co ja tutaj ciekawego mam na Pokestopach. Możecie zobaczyć kolejny pomnik. I niestety nadal nie spotykałem nic wartego uwagi. A skoro już poruszyłem kwestię Pokestopów, to właśnie ostatnią rzeczą, jaka wprowadzona jest w tym evencie, to zwiększona ilość przedmiotów wypadających z Pokestopów. Ja zauważyłem, że zamiast standardowych 3 sztuk różnego rodzaju itemków, wypadają 4. Zawsze to jakiś plus. Mam nadzieję, że będzie również zwiększony drop kamieni ewolucyjnych. Może w końcu trafię swojego upragnionego Dragon Scale'a. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy bombardują mnie screenami w momencie, kiedy im Dragon Scale wypadał. Złapiemy sobie Mac Cargo. Jakie Mac Cargo? Slagma. Co ja gadam? Jest późno, jestem zmęczony. Musicie mi wybaczyć, ale chcę wam po prostu ten odcinek jak najszybciej nagrać, wrzucić. Złapmy sobie Slagmę, która, jakby nie było, też jest Pokemonem typu kamiennego. Ona dodatkowo jest jeszcze typem, oczywiście, ognistym. Slagma. A, wybaczcie, Slagma złapana. W dalsze rejony nie zamierzam się o tej godzinie zapuszczać. Tam jest co prawda jeszcze jeden Pokestop, ale tam już wracać mi się po prostu nie chce. Złapmy sobie jeszcze Murkrowa, czyli nasz symbol, Murok. No i wracam już do miejsca początkowego. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś scenę uda mi się nagrać i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego się pojawi. Powiem wam jeszcze, że jadąc tramwajem, gdzieś na Nirbaju był Graveler, czyli druga forma Geodu. Kolejną jest oczywiście Golem. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu upragnionego Golema, jak to się mówi, na dziko spotkać. Golem, jeśli nie wiecie, to wam teraz powiem, jest moim ulubionym Pokemonem chyba ze wszystkich generacji, gdy jeszcze grałem w różne wersje gry przez emulator na Game Boya. Przez emulator Game Boya, tak chyba powinienem powiedzieć. Nieważne. To zawsze chciałem mieć w drużynie Golema. I był on najlepszym moim Pokemonem, najbardziej ulubionym. Dlatego też tutaj w Pokemon Go tak bardzo zależy mi na tym, aby mieć tych Golemów jak najwięcej. A mam, jak wiecie, 2. A jak nie wiecie, to wam zaraz pokażę. A właśnie, zapomniałbym. Zobaczcie, jak wygląda Recent. Nie wiem, czy nie będę tego dogrywał na początek. Pewnie tak. Pierwszy Larvitar złapany jeszcze w Łodzi. Omanite, Kabuto. Potem Geodu, kolejny Omanite. Zresztą, po co ja wam to mówię, wszystko widzicie. Larvitary, no i tutaj już Ariados prowincjonalny. Coś wyskoczyło. Spinarak, Ledyba. Na tym się skupiać
Nie będziemy. To jest raczej bardzo popularny Pokémon. Złapię sobie tylko Caterpie. Caterpie również lubię. Fajny Pokémon. Przydatny na Masewo. Choć cukierki do niego jest uzbierać. O dziwo, całkiem trudno. Caterpie złapany. Ja muszę sobie poczekać na światłach. Zaraz się powinno zapalić. Zielone, jest zielone. Nie widzicie tego, bo niestety kamerka i tak by tego wszystkiego nie objęła. No i cóż, w tym momencie będę się z wami żegnał. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mimo, że tak powiem, roboczego nagrywania dźwięku na tym słabszym mikrofonie z telefonu bezpośrednio. Przekręćmy sobie jeszcze Tadeuszem. A te dwa geoziomy są bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, dlatego pędzę po nie, trochę cukierków zawsze się przyda. W tym materiale to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Pokémon!